Za 25 minut będzie godzina 7. Połączenie się z Halinką nie było takie proste, jakby mogło się wydawać, ale już szczęśliwie zakładam, że Halinko, jesteś z nami, tak? Tak, jestem. Witaj. Powiedz mi, kiedy zadzwoniłam po raz pierwszy, to co robiłaś? Spałam. A i to może być bardzo dobra odpowiedź. To pewnie dlatego nas później coś rozłączyło. No, myślę, że tak. Halinko, a pamiętasz, czy coś śniło ci się fajnego? Coś tam się śniło, ale nie pamiętam. A już nie pamiętasz. Wiesz co, a ja dostałam od samego rana, jeszcze przed godziną 5, taką informację, że mam do ciebie zadzwonić, bo jesteś niesamowicie miłą i sympatyczną i kochaną osobą i mam ci przesłać buziaczki i sprawcą tego całego zamieszania jest Jarek. O, dziękuję bardzo. A kimże jest ten Jarek, powiedz? No, takim cichym wielbicielem. Ach tak, wiesz, to mi to wygląda, że on teraz to już jest takim bardzo oficjalnym wielbicielem, skoro tu już cały świat wie, że on cię budzi z Radiem Parada od samego rana. No, miło mi bardzo. Halinko, Radio Parada z okazji twojej pobudki również ma dla ciebie prezent. Zapraszam cię, podwójne zaproszenie do klubu muzycznego Pewex dla ciebie. Dziękuję bardzo. Powiedz, kiedy ty ostatni raz byłaś potańczyć? No, będąc w sanatorium miesiąc temu. Ach tak, no to już po miesiącu sądzę, że to jest czas, żeby powtórzyć taki wyczyn. Co ty na to? No, zastanowię się jeszcze. Halinko, pozdrawiam cię serdecznie, życzę ci bardzo miłego dnia, a ty skorzystaj z okazji i też kogoś pozdrów. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam Jarka. Jest bardzo miło. No dobrze, to teraz wracasz z powrotem do poduszki, czy jednak kawa już? Nie, już wstaję, piję kawę i czas zabierać się za mówiązki. To jest. W takim razie miłego dnia życzę ci, miłego poniedziałku. Trzymaj się, Halinko, pa, pa. Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam.